Witam wszystkich. Chciałem wam pokazać, co może tak najlepiej zainwestować, jak chcecie mieć przygodę z mechaniką, czy to na siebie, czy to już bardziej pojętą. Przede wszystkim, co musicie mieć? To musicie mieć taki impact wrench. I na początek to wam powiem szczerze, że najlepiej by było, jakbyście się zaopatrzyli coś takiego. To jest stary model, także on tutaj ma 1898 Nm bodajże. Do tego jest kondom. Dlatego on ma 5 lat w chwili obecnej, także hula dobrze. Ale warto sobie kupić też i takiego kondona na niego. Także pierwsza rzecz, jak będziecie to mieli, macie koła ściągnięte bardzo szybko, wszystkie śruby w zawieszeniu, do tego jeszcze oczywiście musicie mieć nasadki i przeduszki, innego typu rzeczy, kardany jakieś i tak dalej. O tym może kiedyś, a tak to piasty do kół, łożyska, wszystko elegancko. Po prostu na tym wam pójdzie. Zawieszenia i tak dalej, i tak dalej. Także to jest numer jeden, w co naprawdę warto zainwestować, bo to nie dość, że wam ułatwi pracę, to jeszcze posłuży wam na lata. Bateria do tego piątka, jak najbardziej minimum. Druga rzecz, jak to kupiłem, no to byłem zawiedziony tym. Nie chce mi się ściągać tutaj tego kondonka, bo jego się akurat ciężko wsadza. On mniej więcej tak wygląda. Tutaj jak tam Milwaukee podaje, to niby, że na pierwszym biegu on tam ma 88 Nm, na dwójce 125 chyba i na trójce 339 Nm. No, w każdym bądź razie, jeżeli chcecie w coś takiego zainwestować, to wiedzcie, że to wam nie odkręci koła, nie? No nie ma szans, jak koło dokręcicie 120 Nm, ono trochę posiedzi w samochodzie, pojeździ, także bieda. To ma fajnie przełącznik 1, 2, 3. Te nowsze też tutaj są z przełącznikiem, ten akurat ma 1, 2. Także niezałączony. Także u mnie ono operuje w zasadzie tylko i wyłącznie na dwójce. Jak tam się jedynka przystosuje, to jest ok. Ale tak, byłem niezadowolony z tego. Tu nie patrzcie na to, bo to akurat baterię dostałem od znajomego. Ja akurat nie używam zamiennych baterii, ale tak na testy dostałem. I nawet się dobrze sprawuje. Na razie chodzi i to dopiero, nie wiem, 3 razy może ładowana była. Ale to trzeba zobaczyć i poczekać, jak to będzie dalej wyglądało. Także nie zawiedziony byłem, ale po czasie, jak przyszło do rozbierania silników i tak dalej, jak przyzwyczaiłem się do tego, no to kurczę, ułatwia pracę, jak nie wiem, pod spodem, pod samochodem też, czy pampersa czasami zdjąć, czy coś, to daje radę. No, w niektórych samochodach nie daje rady, ale to już w takich większych i tak dalej. Następna rzecz, to tak, ja najpierw kupiłem tą grzechotkę. I powiem szczerze, że tak, no używam jej, no widać, że jej używam. Ona już lata swoje ma. I po prostu no, takie mankamenciki, czemu tak za bardzo za nią nie przepadam. No niestety, no blokada tutaj ta cała jest taka, jaka jest. Druga rzecz, jest wolna. Tutaj to przełożenie jest też takie, jakie jest. Jak gdzieś się zakleszczycie czy coś, to musicie śrubokrętem czy czymkolwiek innym. Dlatego tutaj akurat uważam, że no, kondon nie zdaje egzaminu na tym. Z tego względu, że jak macie zakondonowanego go tutaj, bo są na to kondony, takie one dotąd sięgają, gdzieś mam, ale nie używam, bo jak mówię, no czasami się zapomnicie i koniec. To akurat wolałbym mieć ze snapona, bo
miałem przyjemność trzymać w rękach snapona takiego i no, przycisk ma tutaj dużo, dużo lepszy i tak dalej, ale za to to już na przykład, bo tamto to jest grzechotka akurat, a to już jest impakcik i tutaj on też ma chyba moce bodajże do, takie same jak i to, tylko że powiem szczerze, że mocniejszy troszeczkę wydaje mi się, że jest, bo przydatny bardzo, bo tym na przykład bez rzucania alternatora w wielu samochodach już możecie sobie na przykład odkręcić koło z alternatora. No. Oczywiście dokręcamy go potem ręcznie, ale odkręcić zawsze jest łatwiej z takiego impakcika. Następna rzecz. Dobrze mieć wkrętarkę. No to jest moja akurat pierwsza wkrętarka z Milwaukee'ego. Ona dalej hula bardzo dobrze. Dalej hula na oryginalnych bateriach ponad 6 lat. Także ona u mnie w większości to akurat służy do takich rzeczy jak na przykład czyszczenia na szczotkach czy na czymś innym, także ciężkie życie ma. Drugą wkrętarkę mam nowszą i powiem szczerze, że tak tą uważam za lepszą, mimo że dłużej wytrzymalszą, z tego względu, że ona w sumie nawet, że tak powiem, ja lubię dbać o narzędzia, także lubię mieć na to coś nałożone, a te w sumie tego nie wymagają. One leżały pod samochodami i tak dalej i obciarachane są. Tutaj to był zestaw, także tutaj już trochę gumy brakuje, ale ta guma na tych rzeczach robiła swoje, także tutaj taki do Milwaukee'ego niestety taki żal, że po prostu to praktycznie jest sam plastik, tylko trochę jakieś takiej osłony na tyle. Ten tył najmniej potrzebny w mechanice jest, bo bardziej, wiecie, no, tym nie klepie, chyba że dociska. Drugą wkrętareczkę jaką mam, tu już bardziej jest do wiercenia. No i tej raczej używam do środka, do samochodu, bo jest 300, a tej, no to akurat gdzieś nad kola ściągania, inne rzeczy i tak dalej, no. Nawet pampersy w niektórych samochodach idzie dużo, dużo szybciej. Także niekoniecznie musicie, wiecie, w Milwaukee'ego czy w coś takiego inwestować, ale tutaj ja akurat w swoim życiu miałem bardzo dużo różnego rodzaju ganów do kół i powiem szczerze, miałem tak, Grassmana miałem, Sileya miałem, miałem też Facoma, miałem też starego Snapona, ale no nowego Snapona nie miałem nigdy i jakoś no przy tych bateriach jakie teraz mam, to jakoś po prostu nie czuję potrzeby. Natomiast tak, między tym a tym, no nie mam tutaj nawet miejsca i poza tym ja akurat dbam o narzędzia i jeżeli chodzi o te narzędzia, to akurat baterie zawsze muszą iść do domu, dlatego może też tyle lat wytrzymują, bo jedna bateria mi tylko siadła, ona miała 6 lat, w sumie 6 lat jak siadła, także wytrzymały sprzęt. No i u mnie tak jak mówię, no wiecie, no wkrętarka jak na przykład chodzi na budowie czy gdzieś, no to ona sobie wykręci dziurę i tak dalej, no i po tym coś ma odpoczynku, a on jak ma wyczyścić na przykład cztery piasty i tak dalej, no to wiecie, no, bateria schodzi. Zależy jakie są, czasami dwie baterie, zależy jakie są zarąbane piasty. Między tym a tym jest jeszcze jeden fajny gun, kiedyś wam go pokażę. On to jest tak zwany Mid Impact Torch, Torch Wrench on kurczę tam no, daje rady z kołami i tak dalej, jest wygodniejszy, bo jest mniejszy od tego, w
większy trochę od tego, no jest na akurat 18 baterię, nie na 12. I to mu też dodaje, kurde, powera. Także tak jak mówię, jeżeli chcecie zaczynać przygodę z mechaniką, numer jeden, kupić sobie coś takiego. Naprawdę ułatwi życie i zarobi na siebie. Druga rzecz, tego niekoniecznie, ja bym to kupił drugi raz, bo przydaje się i tak dalej, ale tak jak mówię, jest to głośne i wolne. No ale no, grzechotka taka ma być w sobie, ja wolałbym numer dwa coś takiego w chwili obecnej. Numer trzy to wkrętarka. To tam już po prostu jaką sobie wybierzecie, bo tych wkrętarek jest od groma. Wydaje mi się, że ta wkrętarka, bo to jest akurat szczotkowa jeszcze, to jest bezszczotkowa. Wydaje mi się, że ta po prostu, jeżeli jest nacisk na nią przy czyszczeniu czegoś i tak dalej, no tamtą jeszcze tak nie no szkoda mi jej do czyszczenia, żeby głowicy sobie nie wyrobić, żeby na boki mi nie biła, żeby mieć coś po prostu, żeby wywiercić gdzieś dziurę porządnie. Bo wydaje mi się, że ta przy nacisku jest silniejsza i że ma po prostu no, więcej siły, żeby tam coś zerwać, tak jak mówię, przy nacisku. No impakciki, no to impakcika w chwili obecnej, no to wolałbym tego już, bo ten ma tutaj trzy prędkości tam na odkręcanie, także jest dużo cichszy. No i targa mocno, no. Tak samo mocno targa, no. To trzeba. Także przemyśleć sobie i tak dalej, bo nie ma sensu inwestować, akurat jeżeli chodzi o tego typu narzędzia, bo naprawdę przerabiałem bardzo dużo tego w swoim życiu. I nie ma sensu tutaj w tym wypadku, nie wiem, oszczędzać, bo to na przykład można wyrwać tutaj w Anglii za tam 300 parę funtów, jak promocje na to są w SGS-ie czy gdziekolwiek, to praktycznie połowa tego, więcej niż połowa tego sprzętu jest z SGS-u. Także tak to wygląda i tyle, no trochę tego sprzętu mam więcej, ale tak jak mówię, no niektórych z nich no, nie używa się codziennie. Tak jak mówię, tego MIT, jeżeli macie to po prostu, no jak będziecie sobie kosztów szukali, to możecie sobie potem kupić tego MIT Torka i tak dalej. To akurat uważam, że to się naprawdę przyda, jeżeli robicie dużo silnikówki i tego typu rzeczy, bo tam te wszystkie śrubeczki, które pod jakieś tam 3/8 podchodzą i tak dalej. Mam jeszcze takiego samego, jedna druga, ale powiem szczerze, że to na jedną drugą to za słabe jest. Także tak to wygląda, także jeszcze tam wam później może pokażę jakieś konkretne rzeczy do tego, co można używać i tak dalej, ale to już może kiedyś w przyszłości. Dobra.